Dzisiaj ona jedzie ze mną na rączkach, bo no, taki ma jakiś kryzys, wiecie. W tej chwili, gdzie jesteśmy, to lekarza nawet nie doświadczysz, a już nie mówiąc o weterynarzu. Jest źle. Poszedł wziąć pieniądze, a ja tu wam poopowiadam o Beli. Dzisiaj ona jedzie ze mną na rączkach, bo no, taki ma jakiś kryzys, wiecie. Oj, powiem wam, że bardzo się martwię. Jedna z pań na Facebooku podała mi, że korzystała z weterynarza w miejscowości Bamako w Senegalu. My jesteśmy w Gwinei, tutaj to nawet wiecie, ludzie nie mają. W tej chwili, gdzie jesteśmy, to lekarza nawet nie doświadczysz, a już nie mówiąc o weterynarzu. A już na pewno nie takim, który by wiedział, co z psem trzeba zrobić, tak więc nawet nie ma co ryzykować. Do tego Bamako jest tak i blisko i daleko, bo jak się popatrzy na mapę, to niby to nie jest tak daleko, ale przy tym stanie dróg to ta podróż zajmie nam około 2 dni, więc się strasznie martwimy. Dzisiaj po prostu się postaramy, my oczywiście tu gdzie ta kropeczka, postaramy się podjechać jak najbliżej granicy, to tutaj będziemy przekraczać granicę. I postaramy się podjechać tam jak najbliżej. Jutro przekroczymy granicę i jak dobrze pójdzie, to no nie wiem, jak będzie otwarte po południu, wieczorem. Trudno jest określić. Najpóźniej pojutrze tam powinniśmy być. Nawigację nastawiam na Loni. To jest 226 km. To jest ostatnie miasteczko przed granicą. Tu wprawdzie nawigacja pokazuje 5 godzin, ale znając życie, to pewnie cały dzień nam się zabierze. Powiem nawet, że będziemy szczęśliwi, jak dojedziemy tam dzisiaj do końca dnia. Zmieniliśmy się teraz miejscami i przed nami takie tumany kurzu, mimo że jedziemy, staramy się trzymać dystans. No generalnie powiem wam, że piękna jest ta droga, czego nie mogę pokazać poza kurzem. Ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj. O, tu może trochę kurz opadł. Jest romantycznie, są piękne takie właśnie skały, głazy, takie, popatrzcie, teraz tutaj będzie widać. O, bardzo fajna droga, ale czasami między drzewami też widzimy panoramę, bo jedziemy dość wysoko. Tak więc bardzo fajny kawałek, o tutaj też widzicie. Super, piękny, nie no, fajny, fajny las. Bardzo ładny kawałek drogi, więc cieszymy się, że nie ma asfaltu. W drzewie żeśmy zauważyli małpkę. O, słuchajcie, i są następne. Ale pewnie nie uda się tak nagrać. No oczywiście nie udało się tych małpek nagrać, ale my widzieliśmy fajne takie, malutkie. Bardzo fajne, ładne małpki. Było kilka. Dobrze, że jeszcze coś żyje tutaj w tych lasach, że nie wytłukli wszystko i nie wykarczowali wszystkich lasów i te zwierzątka sobie mogą żyć.
zrobimy sobie tutaj mały postój na brunch, jakieś śniadaniu, lunch, bo już żeśmy kawał drogi przejechali i po pierwsze to już chłopaki są zmęczeni. Piękna to była droga, ale no to męczy, nie? Tak jednak to wymaga dużo pracy. Pieski też potrzebują przerwę, więc siku brejko, Tobi już sika, proszę bardzo, i rozprostujemy nogi, zjemy i jedziemy dalej. Dzisiaj będziemy mieli okazję zjeść szwajcarskie kabanoski, bo wczoraj jedliśmy polskie kabanoski. Zrobiłam kapustę. Razem miałam kapustę, marchewkę, no i po prostu z kabanoskami żeśmy zjedli fajnie. Ugotowałam taki alabigo ze świeżej kapusty. A teraz nas tutaj Samuel poczęstował, nie? Dał nam do spróbowania. Będziemy wszyscy jeść tą szwajcarską kiełbaskę. No, na pewno dobra. Robimy tościki. Tosty robię tutaj z tej bagietki. Trochę mamy pomidorków, ogóreczka. No i oczywiście będziemy jeść tą piękną kiełbaskę kabanowski. No dobra, pojedli, odpoczęli, można jechać dalej. Dobry kawałek drogi przed nami. Widać, że fajny asfalt, ciekawy jak długo, nie wiadomo, ale póki co korzystamy. Ostatnie miasto przed granicą. Tutaj jeszcze Samuel chce zrobić jakieś zakupy, wydać ostatnie pieniądze, co ma, gwinejskie. I generalnie rzecz biorąc, będziemy potem szukać miejsca do spania już potem. No, tak więc jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni, bo dojechaliśmy do tego miasta, do którego chcieliśmy dojechać. To jest ostatnie miasto, takie duże miasto przed granicą. Dokładnie to samo, do którego żeśmy wjechali, bo będziemy przekraczać tą samą granicę. Dzisiaj niestety nie zdążymy już przekroczyć granicy, co wiedzieliśmy, że nie zdążymy, bo już jest godzina czwarta, a granica otwarta tylko do piątej. I tutaj wiecie, tak długo wszystko trwa na granicach, że to nie ma szans, żebyśmy przekroczyli tą granicę dzisiaj. Byśmy po prostu utknęli między dwoma krajami, bo byśmy pewnie dostali jakieś tam pieczątki, w tym na przykład tutaj Gwinei, ale już tam po tej drugiej stronie nie. Więc my nie chcemy takiej sytuacji, dlatego po prostu teraz będziemy, chłopaki tam poszli kupić jeszcze ostatnie rzeczy, bo Samuel chce tam wydać ostatnie pieniądze, które mu tu zostały, te gwinejskie, coś tam kupić. Niedźwiedź się potrzebuje kupić dla nas trochę benzyny jeszcze do kuchenki, żebyśmy mogli gotować, i poszukamy jakieś fajne, spokojne miejsce na nocleg. A jutro rano po śniadaniu pojedziemy i będziemy przekraczać granicę. No. Bella, jak widać, ma się całkiem fajnie, tak? Prawda? Bella? No, fajnie się ma. Zupełnie fajnie. Nie wymiotuje. Jest po prostu taka normalna. No może troszkę bardziej spokojna, co akurat jest na plus. Tak więc nie mamy ciśnienia, że koniecznie musimy, nie wiem jak tam, do tego weterynarza szybko się dostać.
Ale i tak do weterynarza chcemy pojechać, bo Tobi potrzebuje drugą dawkę szczepień. Czy ja już nie mówiłam tego? Nie wiem. Jeśli mówiłam, no to wybaczcie, bo to już nie pamiętam wszystko, co mówiłam, ale też może ktoś ogląda nas po raz pierwszy, dopiero wszedł na kanał. Jeśli tak, to witamy i mam nadzieję, że zostaniecie. To, żeby wiedział, o co chodzi. Nie? A Tobi to nasz drugi pies, który jest tam, śpi jak smok. Ja spróbuję może go pokazać. No, pokaż się, śpioku. O, łapy tylko wystają. To jest pies, który żeśmy znaleźli w Mauretanii i po prostu przygarnęli. Jak ktoś nie wie, jak to było, no to zapraszam do tych poprzednich odcinków. To tak nie było widać, ale tutaj widzimy po rozmiarze bazaru. O, nawet arbuzy są, no ale już nie będziemy się zatrzymywać i jeść na razie. I tak nie mamy pieniędzy teraz. Wyciągnąć pieniędzy z bankomatu. Tak więc trochę jesteśmy w czarnej dupie. Określenie w czarnej dupie to chyba tutaj nie za bardzo jest stosowne. Ale trzeba było się kogoś spytać, czy nie możesz wymienić gdzieś, nie? No pytałem. A pytałeś i nigdzie. No tulipa, no takie duże miasto. Jednak wiecie co, nie dojedziemy do granicy, bo świeci już nam się lampka, a jeszcze tam kawałek musimy zrobić kilometrów i się pokręcimy. To nie ma co ryzykować. Ale Samuel mu zostało trochę pieniędzy, więc po prostu od niego odkupiliśmy i jedziemy dotankować troszkę. Jak znajdziemy stację oczywiście, ale znajdziemy. Tu jest przecież. Spore miasto. Jest. A tu jest. O, tu.
Essence. My tu się śmiejemy z tego, że benzyna się nazywa Essence. Masz te pieniądze. Nie, jednak tutaj nie będziemy tankować, bo tam kawałek dalej jest stacja Total, to zawsze lepszej jakości paliwo. Więc podjeżdżamy tam. No on pewnie jeszcze mu zostały pieniądze, nie? Ej, dziewczyny pracują na stacjach. Dużo kobiet pracuje i robią różne rzeczy robią, no, tak jak widać, nawet na stacjach pracują tutaj, no więc fajnie. To nie jest najlepsze miejsce, w jakim żeśmy spali, ale też nie najgorsze. Dalej nie możemy jechać, bo już jest granica. Właśnie przed chwilą prawie żeśmy dojechali. Musieliśmy zawrócić i no, tu raczej jesteśmy po tamtej stronie cały czas były wioski, a tutaj po tej stronie jakby takie zaniedbane. To może wreszcie nikt nam nie będzie zawracał głowy, bo powiem wam szczerze, że fajne te dzieci, ale też jesteśmy już zmęczeni i po prostu chcemy odpocząć. Jest źle. Bela wymiotowała nad ranem, tak jak to na wczoraj wieczorem zjadła. Wczoraj był dobry dzień. Nic, jadła, piła, nie wymiotowała, nie było opiekunki, było ok. A dzisiaj rano zwymiotowała tak samymi płynami, tak więc jakby strawiła to, co zjadła wieczorem. Ale dzisiaj rano ma opiekunkę z krwią. Nie myśl teraz o uśpieniu, myśl teraz o ratowaniu. Poczekaj, dzwoni. Poczekaj, bo ja. O, Agnieszka. Jestem, no mów, no. I co? Dobra. Więc tak, dodzwoniłam. Najważniejsze na ten moment dwa pytania do ciebie. Czy no. To jest żywa krew, czy to jest taka przetrawiona, ciemna? Nie, taka żywa. Taka żywa. To może oznaczać z tego dolnego odcinka albo z jelita grubego, czyli już za żołądkiem, nie że w żołądku się coś wydarzyło. Aha. Albo przed, bo wtedy no. Jest przetrawiona czarna krew i w stolcu. Jeżeli jest żywa, to znaczy, że to jest jakieś na przykład zapalenie jelita grubego, może być czasami cienkiego. To nie jest koniec świata. Najbardziej tutaj teraz jakby lekarza martwi to, że ona jakby od tych 4 dni nie je. I co nie, oznacza, no je, nie, 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 to nie jest tak. Troszeczkę je, ale żyga. Właśnie jadła. Ona na zmianę no, je, nie je. Nie zatrzymuje tego w organizmie. Ale wczoraj, tak? nie wczoraj nie wymiotowała w ogóle. Ale dzisiaj wyżygała. Okej, no to... Ale dzisiaj już niczym nie wyżygała jedzeniem, tylko dzisiaj zwymiotowała po prostu samą śliną, czyli przetrawiła, bo ja jej dam troszkę, nie za dużo. I piła przedtem. No dobra, no kurczę, dobrze, że jak mówisz, no... No. Trzeba ją nawodnić, trzeba ją jakby nawodnić i to jest taki, jak jest gdzieś, nie wiem czy macie szansę znaleźć w aptece, albo może macie no. To też ze sobą, opilytę, to jest też ludzkie, to jest takie jakby w formie kroplówki, ale jak nie będzie tam, że kroplówka to po prostu 10 strzykawek po 20 ml i to się podskórnie, żeby na, najważniejsze, żeby ją nawodnić i do tego czasu, zanim, nie wiem, dojedziecie do tego weterynarza. No 2 godziny mamy. No to dobra, to,
To właśnie to my pojedziemy teraz do tego. Ja wiem, jak robić kroplówkę psu. Tak, więc ja tego. Nie, ja wiem, jak kroplówkę robić psu, tak więc faktycznie my pojedziemy do apteki i kupimy, wiesz, cokolwiek, glukozę, coś takiego. I po prostu ja jej dam podskórnie. Tak, na tą wagę to 200, tak, na tą wagę to jest około 200 ml i już to jej pomoże podskórnie, pomiędzy. Ale ja wiem, kochana, bo ja podawałam tej poprzedniej naszej Niuni, tak więc ja wiem dokładnie, jak to się robi. To dobra. Spoko, dobra, to jedziemy do weterynarza, bo my jesteśmy przy granicy, ale jeszcze, wiesz, tak, nie wiadomo. Jeszcze najważniejsza rzecz, tak, chyba, że macie takie coś, bo to też się na chorobę lokomocyjną podaje, Cerenia, nie wiem, czy macie to. O nie, nie mamy tego, nie mamy coś. Tego, nie. Nie, dobra, nie. Bo to też czasami stopuje, bo ogólnie rzecz biorąc, te wszystkie przeciwwymiotne ona powinna dostawać albo w zastrzyku, prawda, albo w tej kroplówce, ze względu na to, że może wyrzygać tabletki. No właśnie tak rano właśnie. Ale najważniejsze, żeby ją nawodnić, po prostu nawodnić. I to nie musi być koniec świata, ta krew w tym, bo to... No, straciliśmy grubę, chyba na przykład może być jakieś zapalenie. Czyli nie, że w żołądku, no nie, że w żołądku, bo to by było czarne wtedy. Czarna krew. No dobra, whatever, no ale dobra, no jest jakaś nadzieja. Dobra, to my jedziemy, bo my wracamy. No, dobra, pewnie, to... że jest. OptiLiter mi napisała coś takiego, ja ci to zaraz wyślę w nazwie. A to dobra? Nawet nie wysyłaj mi tego, bo to na pewno tu nie mają czegoś takiego. No możesz wysłać, ale to wątpię, ale no, ja wiem, podawaliśmy tej poprzedniej po prostu zwykłą glukozę i po prostu to ją właśnie oczyszczało organizm i to my teraz wracamy się do tego miasteczka, bo wiesz, tam na granicy cholera wie, ile godzin się zejdzie, więc my wrócimy się, bo to blisko nie, jest granica, do miasteczka i... No jakie szybko? Szybko 2 godziny, czy półtorej. No bo się modlili, bo coś tam... Bo oni zawsze mają jakieś problemy. Dobra, nieważne. My jedziemy, no to kupimy. Nie, ona ma ten antybiotyk, to jest, dzisiaj jest trzeci dzień ten antybiotyk, czy czwarty, czy od początku już ma? Trzeci dzień, dzisiaj byłby drugi, trzeci dzień byłby dzisiaj. Trzeci dzień, bo ja podałam rano. Tak, tak mniej więcej powiedziałam, bo ona też pytała o to. Dałam jej rano, ale mi zwymiotowała. No węgiel, no nie? Tak, tak, ale mi zwymiotowała, no to tak właściwie nie wiem, czy w organizmie coś zostało. Ale też znowu nie mogę podać, bo strach no, tak. Podać, bo teraz, żeby nie przedawkować, nie? Dobra, jedziemy. No tak, dobra, załatwiajcie i będziemy w kontakcie, dawaj znać, dobra. Jakby coś. Dobra. To będę tam jeszcze do nich dzwonić. Dobra, my potem, jak przekroczymy granicę, to chwilę nie będziemy mieli internetu, zanim się tam ogarniemy, tak. Nie? No, dobra, jasne, no, na razie. Jasne, no powodzenia, trzymamy kciuki, dobra. Trzymajcie się, okay, pa, pa. No, pa, pa. Dzięki. No to tutaj faktycznie jest apteka po lewej stronie, ale zamknięta, ale udało się z gościem tam obok porozmawiać i powiedział, że jest druga apteka, która podobno jest otwarta koło policji gdzieś na głównej drodze. Uwaga. Jak dobrze zrozumiałam, to policja jest po prawej, a apteka po lewej. Po prawej. Mam
Mam, udało się kupić, jest glukoza, była otwarta apteka i oczywiście mam te wszystkie tam kable i to wszystko, co jest potrzebne. No i oczywiście nie będziemy jechać dalej, tylko po prostu wstrzykuję tu. Na szczęście wiem, jak się to robi. Niestety mieliśmy problemy z poprzednim psem i nawet mi się gadać nie chce. Dobra, musiałam sprawdzić, czy działa, więc wygląda na to, że wszystko działa. Okay. To akurat u piesków jest małych, w miarę łatwe i bezpieczne. Tak mi powiedział weterynarz, przeszłam szkolenie. Bela oczywiście już wie, o co chodzi, może ona pamięta. I teraz muszę poprosić niedźwiedzia o pomoc. Chodź, musisz mi... Tak, tylko jak się wkuję, potrzymaj mi to. I będziemy mogli jechać, tak. Tylko jak się wkuję i jak zacznie dobrze lecieć, to już będziemy mogli jechać, tak. Poczekaj, poczekaj, Bela, połóż się. Poczekaj, Bela, nie ruszaj się teraz, nie ruszaj się. Dobra, pokaż mi to. Dobra, leci, możemy jechać. Mała przerwa, przerwa na tankowanie. Siateczkę chcesz? Dobra, już ci zaraz dam. No bo my tutaj mamy u góry zbiornik 60 litrów i rureczką sobie ładnie można wlać. Już nie będziemy sobie zawracać tyłka. Nie mamy dużo, właśnie tam nie zostało dużo tego paliwa, dlatego właśnie na tą górkę tutaj zjechał, żeby sobie fajnie zleciało. No, teraz niedźwiedź tam otworzy zaworek i tą resztkę paliwa, którą mamy w zbiorniku, sobie fajnie ścieknie i nie będziemy sobie tyłka zawracać z szukaniem, wiecie, wymienianiem pieniędzy czy wybieraniem z bankomatu, bo już jesteśmy blisko granicy i to jak się wymieni pieniądze, to tam się w Senegalu na spokojnie zatankuje.